Darcie Pierza w Beskidzkim Domu Zielin Przytulia w Brennej spotkało się z dużym zainteresowaniem. Cieszymy się bardzo, że tyle chętnych osób zechciało wziąć udział w naszych szkubaczkach pierwszych. Rzeczywiście to jest radość, że możemy w tym miejscu, które pamięta tradycja i chcemy do tej tradycji naszych przodków, naszych dziadków powrócić. Kiedyś Darcie Pierza było okazją do spotkań, rozmów, wymiany informacji, zabawy. Można było nawet w ten sposób poznać swojego przyszłego męża. Tak to było, że jak była jakaś panna na wydaniu, to właśnie w tym domu spotykały się sąsiadki, znajome po to, żeby naskubać tego pierza i by to stanowiło to takie wiano potem po ślubie dla tej młodej pani. A zaciekawieni młodzieńcy zawsze wyczekiwali i wpadali na tą imprezę po to, żeby podkręcić atmosferę, a może przy okazji poszukać swojej wybranej. W tym czasie mamy komórki, internet i takie inne rzeczy, a kiedyś tego nie bywało, więc wiadomości z dziedziny były powszechne, dobrze widziane, jak Kierosiku coś nowego powiedziała. Dziś szkubanie pierza odchodzi w zapomnienie. Aby tak się nie stało, ważne są właśnie tego typu wydarzenia. No dzisiaj dużo osób było, nawet spoza Brennej, które pierwszy raz widziały, jak się szkubie pierzy. Bo za 5-10 roków to żaden nie będzie wiedział, jak piórko wygląda. Chcemy wrócić do tradycji. Chcemy, żeby dla nas, dla naszej gminy to był produkt turystyczny, żebyśmy umieli pokazać to, czym zajmowali się nasi przodkowie, nasi rodzice, dziadkowie. I myślę, że to jest piękne, że sentymentalnie wracamy do miejsca, które sami zresztą sobie wybudowali i miało to służyć właśnie tym celom. Właśnie chciałam zapytać, ta Przytulia to jest właśnie takie idealne miejsce na tego typu imprezy? 95 lat temu powstało to miejsce i taki miało cel, żeby ludzie z danej gminy, z danego miejsca mogli się spotykać, mogli śpiewać, mogli się tańczyć, mogli się bawić i udało się uratować to dziedzictwo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.